Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Mogłabym Wam powiedzieć tutaj piękną historię, że wstałam o godzinie 7, bądź też godzinie 8, ale nie będę Wam ściemniać. Dzisiaj wstałam o godzinie 10.30, ale mam na to wytłumaczenie i już Wam wszystko powiadam. Ogólnie to miałam budzik na godzinę 9 i wtedy się przebudziłam, a napisałam do mojej menadżerki, że jeszcze nie wstaję, że jak coś, to po prostu wszystko później obgadamy. Wstawiłam Wam właśnie story właśnie na moim Instagramie z kalendarzem i dalej poszłam spać jeszcze na półtorej godziny. A to dlatego, że dzisiaj zerwałam nockę, więc jak nie wyglądam kwitnąco, to mi wybaczcie. Ale jakoś tak się złożyło, że wczoraj dostaliśmy pewnego maila i musiałam kilka spraw wyjaśnić. I skończyło się tym, że w nocy miałam po prostu bardzo długą rozmowę telefoniczną. Chociaż przypuszczałam, że będzie ona krótka i z tego miejsca chciałabym tutaj mojego rozmówcę pozdrowić, bo wiem, że będzie prędzej czy później oglądał ten film. I w efekcie właśnie rozmawiałam przez telefon do godziny 4, więc położyłam się po 4 i o 9 nie byłam w stanie wstać. Powiem Wam szczerze, że byłam tak wykończona, że po prostu no nie byłam w stanie. Wstałam o 10.30, od razu się wykąpałam i teraz jest około godziny 12, więc dzisiaj wyjątkowo późno zaczynam tego vloga. A bardzo mi zależy, żeby go nagrać, bo wczoraj chciałam dla Was nagrywać, ale kurczę, miałam tak naprawdę dziwny dzień, gdzie byłam cały dzień w niedoczasie, cały dzień coś się działo, jakieś dziwne maile, jeszcze pracowałam nad tym filmem dotyczącym programu, robiłam duży research, starałam się go właśnie dobrze zmontować, żeby nie był za długi i tak dalej. I w efekcie, słuchajcie, jak co do czego wyszło, to po prostu nie miałam kiedy odpalić kamery, więc no cóż. Czasami się takie dni zdarzają, że nie wszystko idzie po naszej myśli, ale dzisiaj zależało mi na tym, żeby po prostu nagrywać vloga. Tym bardziej, że dzisiaj po raz drugi idę do parku, bo wczoraj pracowałam w parku i było mega przyjemnie, w parku też nagrałam film. I dzisiaj, słuchajcie, znowu idę do parku, a to dlatego, że dzisiaj właśnie mam do pomocy moją siostrę i będziemy nagrywać dla Was testy gry, przebitki, zrobię zdjęcie na Instagrama i pogoda jest idealna, bo wczoraj było 27 stopni, dzisiaj telefon pokazuje mi 26, jeżeli się nie mylę, tylko że wczoraj był wiatr, a dzisiaj jest dużo spokojniej, więc powinno być naprawdę przyjemnie i bardzo się cieszę, że przyszło lato. Trochę szkoda mi braku wiosny, ale taka pogoda mnie mega cieszy, bo zobaczcie, mam na sobie sukienkę letnią i tylko tak chodzę i jest mi fajnie. Jest przed godziną 14 i jestem zadowolona, bo słuchajcie, udało mi się ogarnąć kwestie wszystkie filmowe w 2 godziny. Oczywiście te najpilniejsze. Będę musiała popracować jak wrócę do domu, ale to co było najpilniejsze jest już zrobione. Za chwilkę wychodzę właśnie do parku, gdzie spotkam się z moją siostrą, więc nie mam za dużo czasu, ale jestem mega zadowolona, bo film, który wczoraj wrzuciłam, robi fajne wyświetlenia i też są bardzo fajne, merytoryczne komentarze. Jak na razie odpukać nie ma gówno burzy, więc bardzo mnie to cieszy, bo na każdy temat, słuchajcie, da się dyskutować, ale w sposób kulturalny, rzeczowy i z argumentami. I bardzo się cieszę, że nagrałam ten film, bo myślę, że też pokaże on spojrzenie z innej strony i ten materiał wczoraj był dla mnie bardzo ważny. Chciałam Wam pokazać, bo od wczoraj używam tego produktu do twarzy i powiem Wam już tak bardzo regularnie, bo jak była ta pogoda taka, wiecie, deszczowa, to tak raz używałam, raz nie. I wczoraj posmarowałam twarz i słuchajcie, nie spaliłam się, ale zapomniałam posmarować ręki, więc mam czerwone, ale naprawdę jestem mega zadowolona. Zobaczcie, ja się w ogóle nie świecę, jestem przypudrowana i wyglądam świetnie, więc jestem z tego produktu zadowolona. Ale mam tu jeszcze jeden produkt i chciałam Wam polecić, bo właśnie na tą rękę, słuchajcie, stosuję właśnie 99% żel z AWS-u i on jest najlepszy. On dla mnie właśnie poparzenia słoneczne, jak Was złapie te pierwsze słonko, po prostu najlepiej koi. Posmarowałam się wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i naprawdę Wam polecam. Taka mała tubka kosztuje zazwyczaj około 15 zł w Hebe i często jest właśnie przy kasach. I powiem Wam, że ja używam tylko zawsze z tego holika. On jest fajny, gęściutki, taki przyjazny, więc ten produkt mogę śmiało Wam polecić. I bardzo staram się teraz dbać właśnie o swoją cerę, używać filtra. I muszę przyznać, że ten produkt jest bardzo wydajny. On ma aż 100 ml, więc sądzę, że mi na cały sezon właśnie letni starczy. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, bo chyba wreszcie znalazłam filtr, który mi się super sprawdza. I też teraz posmarowałam ręce, bo on jest również, słuchajcie, do ciała. Więc dzisiaj nie zapomniałam posmarować rąk. Mam nadzieję, że będzie nam się naprawdę przyjemnie nagrywało, bo nagrywanie na świeżym powietrzu to jest
naprawdę to uwielbiam i jakbym mogła, to po prostu spędzałabym 24 godziny teraz na dworze, bo po prostu jest świetnie. Szczerze, lubię mieszkać w bloku, bo to jest pogoda, ale bardzo zazdroszczę właśnie w okresie letnim osobom, które mają ogródek, bo praca właśnie w swoim ogródku, gdzie możecie wynieść laptopa, ptaszki wam śpiewają, słoneczko świeci, to jest coś idealnego. Ja muszę niestety się przejść do parku, żeby właśnie mieć takie warunki, ale cieszę się, że u nas w parku są, słuchajcie, stoliki, że można sobie usiąść, że można właśnie nagrywać, że można pracować, że można odpocząć i cieszę się, że właśnie mamy miejski park, bo przyznam się szczerze, to jest chyba jedno z ulubionych miejsc u mnie w Rydzie, jeżeli chodzi o mnie oczywiście. I uważam, że też jest naprawdę fajny i od kilku lat jest bardzo ładnie zadbany, tak chyba od 10 mniej więcej, bo był właśnie remont parku i muszę przyznać, że może nie jest idealny i też nie jest jakiś ogromny, ale jak na myślę, potrzeby Rydzian wystarcza i najczęściej, jeżeli chcecie kogoś spotkać w lecie, to spotkacie go w parku. Serio, jak pójdziecie w niedzielę do parku w Rydzie, to po prostu 3/4 znajomych tam spędza czas, więc myślę, że to też jest fajne, że to jest takie miejsce spotkań socjalnych. Oczywiście mówię tutaj o czasach, kiedy nie było pandemii. Właśnie grałam w grę Mylki i muszę przyznać, że ten kijek, do którego mi się rzucało, jest trochę cięższy, ale zabawa jest fajna. Może nie jestem odpowiednią osobą do grania w to. Myślę, że gra się sprawdzi bardziej dla osób pełnosprawnych i dzieci, ale zobaczcie, nawet ja dałam radę. Wiadomo, musiałam stanąć troszeczkę bliżej, ale myślę, że jako wspólna zabawa na świeżym powietrzu nie jest to zły pomysł. Oczywiście totalnie lamiłam w tą grę, bo powinnam zbijać to po jednym, tak naprawdę słupku, a nie udało mi się tak idealnie rzucić, ale myślę, że to też mogłaby być dla mnie świetna rehabilitacja, że rzucanie czymś, co jest ciężkie, czyli tym tłoczkiem drewnianym, który no, jest dla mnie dość ciężki, mogłoby po prostu sprawić, że po jakimś czasie mogłabym sobie wyrobić mięśnie. Więc myślę, że jak najbardziej zabawa była fajna. Ja grę oceniam bardzo pozytywnie. Jedyne, co Wam mogę poradzić, to to, żebyście nie stawiali tego jednak na trawie, ponieważ nie stoją one bardzo stabilnie. Lepszy byłby jakiś parking, jakaś udeptana powierzchnia, ale mimo wszystko uważam, że jest to świetna zabawa na świeżym powietrzu i po wyrównaniu gruntu jak najbardziej się sprawdzi. Dzisiejszy dzień idzie trochę nie tak jak powinien, nie będę tego ukrywać, ale to nie powód, żeby narzekać, tylko po prostu trzeba mimo wszystko walczyć i robić swoje. Ale pewnie wy też macie czasami takie dni, że nie wszystko wam się układa i macie wrażenie, że po prostu wszystko układa się tak, jakbyście mieli pod jakąś ogromną górkę. Ja dzisiaj, jak wiecie, nagrywałam w parku, potem zrobiłam sobie z siostrą mały spacer, poszłyśmy do sklepu i zjadłyśmy obiad. Teraz jestem po obiedzie, chwilę odpoczęłam i szykuję się do nagrywania filmu z moją kolekcją płyt. Tam z tyłu jest właśnie moje pudełko, w którym trzymam płyty, te, które najczęściej słucham. Muszę zaraz tam zanurkować i poszukać ulubionych albumów. Jestem ciekawa, czy taki typ filmu przypadnie Wam do gustu, ale wyraziliście chęć, więc dlaczego miałabym dla Was tego nie nagrać? Postanowiłam nagrać dla Was film stacjonarny, ponieważ wczoraj, jak wiecie, nie udało mi się nagrać vloga, a chciałabym utrzymać codzienne wrzucanie filmów. I jak normalnie nie jest to dla mnie żadnym problemem, tak dzisiaj trochę czuję zwyczaje i na pewno szybciej się położę. Mam tylko nadzieję, że przez to niewyspanie nie będzie mi się plątał język, bo niestety tak bywa, kiedy się nie wyśpię i bardzo ciężko się wtedy mi nagrywa. Ja muszę być po prostu wypoczęta, wyspana, żeby te materiały były dobre i też muszę mieć taką, wiecie, fajną energię, taki dobry flow, muszę być zrelaksowana, nie może mi gonić czas. A teraz niestety jest dość późno, bo jest koło godziny 18, więc no, tak trochę nieciekawie, jeżeli mam być szczera. Mam nadzieję, że montaż nie zajmie mi długo i mam nadzieję, że przy montażu nie zasnę. Możecie mi w komentarzach napisać Wasze sposoby na taki dzień, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli. Jestem bardzo ciekawa, jak radzicie sobie właśnie w takich dniach. Ja nie będę ukrywać, że zawsze czuję po prostu takie trochę zniechęcenie, bo z jednej strony lubię właśnie dużo robić, lubię mieć energię i lubię być taką osobą, która działa, która pozytywnie właśnie zaraża energią, ale w takie dni jest ciężko. I to nie dlatego, że mi się nic nie chce albo że najchętniej bym się leniła. Nie, tylko po prostu kiedy macie wrażenie, że
To, co normalnie zajmuje Wam, nie wiem, załóżmy godzinę, robicie w 3 godziny i to w ogromnej takiej mozolności, to później naprawdę ciężko jest się zmotywować, żeby po prostu dalej wykonywać swoje obowiązki, bo najchętniej by się człowiek zakopał w kotrze, przynajmniej ja, i po prostu poszedł do łóżka i odpoczął. Dlatego i dzisiaj nie będę siebie przepracowywać i mam nadzieję, że taki może trochę krótszy dzisiaj vlog i tak przypadnie Wam do gustu, a po prostu porządnie odpocznę, tym bardziej, że jutro będę miała dzień poza domem, więc no, jakbym była w takim stanie jak dzisiaj, to powiem Wam, żeby było krucho. Jestem już po nagraniu filmu, w tej chwili pliki zgrywają się na komputer, ale muszę przyznać, że jak wczoraj dobrze mi się nagrywało i tak naprawdę leciałam z filmem bez problemu i wiedziałam, co chcę powiedzieć, słowa fajnie się układały w zdania, tak dzisiaj, kurczę, pierwszy raz od dawna miałam ogromny problem, żeby nagrać film stacjonarny. Miałam wrażenie, że idzie mi to naprawdę topornie i że nie wiem, co powiedzieć. Nawet, kurczę, złapałam się, że zaczęłam w pewnym momencie powtarzać, jak szukałam piosenek. A jak wiecie, mi takie rzeczy się raczej nie zdarzają. Więc nie wiem, czy po prostu inna konwencja filmu bardzo na to wpłynęło, czy to, że po prostu jestem przemęczona, czy może, nie wiem, mam gorszy dzień najzwyczajniej w świecie. Jak widzicie, nie zawsze nagrywanie jest proste i nawet jeżeli robi się to lata, to chyba każdy youtuber, który gdzieś tam mnie ogląda i który coś tworzy, może mi tutaj w komentarzach potwierdzić, że są dni, kiedy naprawdę wszystko idzie perfekt i wiecie, i macie flow, i wszystko jest takie fajne i aż chce się nagrywać, aż chce się tworzyć content. A są dni, kiedy po prostu wszystko idzie jak po grudzie i męczycie się. Dobrze jeszcze, jak jest takie samozaparcie, ponieważ wtedy jak najbardziej mamy energię, żeby mimo wszystko pokonać te przeciwności i coś stworzyć. Tym bardziej, jeżeli mamy jakieś zobowiązania wobec firm, czy też po prostu wobec siebie, co jest najzwyczajniej w świecie normalne. Natomiast jeżeli właśnie wszystko idzie beznadziejnie, a my gdzieś mamy jakiś taki gorszy moment w życiu, to bardzo łatwo, słuchajcie, można się poddać. I ja czasami mam tak, że jak jestem przemęczona i wiem, że na przykład czeka mnie jeszcze ciężki tydzień, ponieważ na jutro coś mam, na pojutrze coś mam i nagrywanie mi nie idzie, to czasem po prostu już sobie odpuszczam i nie chcę wypuszczać filmu, z którego jestem niezadowolona. I żeby teraz tutaj nie było jakiegoś nieporozumienia, jeżeli ja z tego materiału, którego nagram, nie będę zadowolona, to nagram go jeszcze raz, ponieważ nigdy takich filmów nie wypuszczam, ale mimo wszystko, jeżeli nie byłoby tego daily i nie byłoby codziennych filmów, to powiem szczerze, że chyba dzisiaj bym sobie zrobiła przerwę. Dzisiaj mam chyba taki pierwszy dzień kryzysu, ale jutro się wyśpię, jutro będzie nowy dzień i wszystko będzie dobrze. Nie ma się co załamywać. A być może też stosuję się nowym formatem, bo wbrew pozorom zawsze jak zaczynam jakąś nową serię, to słuchajcie, mam takie obawy, czy ona Wam się spodoba, czy wymyśliłam fajny format, bo można mieć, słuchajcie, pomysł na film, że na przykład, nie wiem, pokażę Wam kolekcję płyt. Ale potem trzeba wymyślić sposób, w jaki my to nagramy. Czy jak będziemy przedstawiać te płyty, czy będziemy stawiać zdjęcia, czy pokażemy krążki, czy będziemy otwierać, czy będziemy omawiać każdy kawałek. Tego jest naprawdę sporo i tak samo przy innego rodzaju filmach trzeba po prostu troszeczkę takie różne kwestie techniczne ogarnąć. A ja teraz przyszłam, słuchajcie, żeby ten vlog nie był taki beznadziejny dzisiaj, przetestować herbatę. Jak pokazałam Wam jakiś czas temu herbatę na dobranoc, to mi poleciliście, słuchajcie, na dzień dobry. Jedna z Was właśnie powiedziała, że ona jest naprawdę super, jest dużo lepsza. Więc byłam wczoraj w cukierni, mojej piekarni, tkaniu cukierni i kupiłam sobie to na dzień dobry. I tak, piję herbatę na dzień dobry wieczorem, a to dlatego, że potrzebuję energii do montażu i do tego, żeby wysiedzieć przy kąpie. I jeżeli chodzi o tą herbatę, to ona, to jest tak, ekologiczna ziołowa herbatka na dzień dobry. Nasza ekologiczna herbatka na dzień dobry to zrównoważone połączenie orzeźwiającej mięty z energetyzującą yerba mate, liściami miszka oraz innymi ziołami. Doskonale sprawdzi się jako smaczny poranny napój, dopadający energii na cały dzień. I my mamy tak: liść mięty, pokrzywa liść, miszek liść, yerba mate liść, przytulia. Tak, przytulia ziele, pierwszy raz słyszę, wybaczcie, nagietek kwiatek, macierzanka ziele, różnych proporcje. No i tutaj mamy do tego różności. Napisaliście mi, że to jest fajna herbata, więc wiedziałam, że o, zdecydowanie dzisiaj potrzebuję energii. I mam dzisiaj sok,
sobą swój ulubiony koteczek, kubeczek z koteczkiem. Będzie mi się plątał język, mam nadzieję, że Wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Ta pachnie dużo lepiej. Pachnie głównie miętą. No jeszcze jest trochę ciepła, ale mimo wszystko spróbuję. No, mieliście rację. Nie pamiętam, wybacz, kto mi tu napisał, bo ostatnio przez to, że publikuję filmy codziennie, mam naprawdę duże komentarze i ostatnio staram się na wszystkie komentarze odpisywać, te najnowsze, i będę się powolutku cofać do tyłu, ale nie pamiętam naprawdę, kto mi to pisał, wybaczcie mi to, bo dostaję ich wiele, ale kurczę, naprawdę miałaś rację i wielkie dzięki za polecenie. Bo ta herbatka jest bardzo smaczna. I myślę, że bardzo mi się sprawdzi, bo jak wiecie, ja bardzo lubię herbatę miętową, ale kurczę, nie czuję jakiegoś smaku yerba mate. I tak kiedyś w życiu próbowałam yerba mate i to takiej prawdziwej yerba mate, czyli wiecie, zaparzanej w tym małym takim naczynku, nie wiem jak to się nazywa nawet to naczynko, ponieważ mój znajomy właśnie kupił i chciał zamiast kawy pobudzać się właśnie yerba mate i sobie parzył i dał mi kiedyś spróbować. I jakoś nie przypadam za yerba mate, ale też może dlatego, że on się nie znał, wiecie, kupił pierwszą yerba mate w życiu, też jeszcze dopiero uczył się tego parzenia. Być może dlatego się jakoś właśnie zraziłam do tego typu herbaty, ale ta jest naprawdę genialna, więc jeżeli pamiętacie moje polecenie herbaty na dobranoc, tak to na dzień dobry jeszcze bardziej polecam i coś czuję, że to będą naprawdę moje ulubione herbatki w ostatnim czasie. Jest godzina 23.30 i niestety na ostatnią chwilę wrzucam dla Was film, bo właśnie wrzuciło 33% i zostało 6 minut, ale niestety nie jest to 6 minut tylko do publikacji, ponieważ po tym, kiedy film się wrzuci, następuje konwersja właśnie i przetworzenie na serwerach YouTube'a, a potem następuje weryfikacja, czy dany film może się zakwalifikować do programu właśnie zarabiania. I to jest problematyczne, bo ta trzecia weryfikacja wyszła niedawno i ona zajmuje bardzo dużo czasu, ale na szczęście bez niej można puścić odcinek, więc dzisiaj niestety odcinek będzie znowu na ostatnią chwilę. Nie cieszy mnie to, nie będę ukrywać, że nie cieszy mnie ten fakt, ponieważ chciałabym wreszcie mieć regularną porę, ale muszę Wam powiedzieć, że strasznie się z tym filmem namęczyłam. Nie dość, że jakoś strasznie topornie mi szedł ten montaż, a jeszcze w dodatku miałam jakieś problemy techniczne, wywalało mi. A kurczę, tego materiału wcale nie było aż tak dużo. Mam nadzieję, że nie będzie problemów i film wejdzie przed północą. I jak widzicie, czasami właśnie takie rzeczy się komplikują. Chciałam się dzisiaj szybciej położyć. Całe szczęście, słuchajcie, że jutro mam co prawda trochę spraw do załatwienia i mam spotkanie, ale kurczę, na szczęście to spotkanie jest na godzinę 13, więc tutaj, dokładnie 13.30, więc tutaj nie muszę wychodzić z domu o 8 rano. Mogę sobie spokojnie wyjść, myślę tak o godzinie 11, 12. Nie wiem, czy pierwsze pójdę na to spotkanie. Może w sumie tak, chociaż jeszcze się zastanowię. Więc mogę stać spokojnie o godzinie 9 i najzwyczajniej w świecie się zebrać, więc nie będzie takiego jakiegoś super pośpiechu, ale również też ta sytuacja spowoduje, że jak położę się teraz przed pierwszą, no bo wiadomo, muszę ogarnąć film, potem jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, wiecie, przebrać się i też od razu nie zasnę, więc pewnie zasnę jakoś przed godziną pierwszą, to w efekcie będę spała 8 godzin i mega mnie to cieszy. Naprawdę mega, mega mnie to cieszy. Więc myślę, że chyba w tym miejscu już zakończę tego vloga. O, zostało 3 minuty przesłania i mamy 69%. Mam nadzieję, że pomimo tego, że już ten vlog pokazał, że to nie był mój dzień, oglądał Wam się bardzo dobrze ten film i że jesteście z niego zadowoleni. Zaczyna on serię 3 vlogów pod rząd, więc jeszcze 2 vlogów możecie się spodziewać w najbliższych dniach. A potem zobaczymy, czy będzie dla zmiany film stacjonarny, czy dalej będę cisnęła z vlog, ale na pewno filmy będą codziennie, więc zapraszam. Dziękuję wszystkim wspierającym, zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Patronite. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to możecie to zrobić albo poprzez link z opisu do Patronite'a, albo poprzez właśnie funkcję wesprzyj, która jest koło przycisku subskrybuj. Jeżeli natomiast nie możecie mnie wesprzeć finansowo, ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem. Dziękuję Wam za to, że oglądacie moje filmy i zawsze możecie mnie wesprzeć klikając kciuk do góry, klikając subskrypcję oraz zostawiając jakiś komentarz, ponieważ to buduje zasięgi i pozwala mi rozwijać kanał. Będę za to wszystko Wam bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!